Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam zakrętarkę udarową firmy Erbauer z Castoramy z silnikiem bezszczotkowym. Model zakrętarki to EID 18 Li. W sprzedaży mamy dostępne samobody bez akumulatora. Tutaj te elektronarzędzia Erbauera są na akumulatory o napięciu 18 V. Ta zakrętarka ma od 0 do 2600 obrotów na minutę. Uchwyt typu hex z blokadą. Maksymalny moment obrotowy to 160 Nm, no i oczywiście dioda LED podświetlająca. Zestaw jest bez akumulatora, kupiłem samobody, jest z klipsem na pasek i trzema sztukami bitów. Instrukcja obsługi. No i sama zakrętarka tak się prezentuje. Dosyć twarda, wygląda na porządne narzędzie. Tutaj fajne jest to, że możemy kupować osobno same body, nie musimy za każdym razem płacić za walizkę, za akumulator i za ładowarkę, tylko kupujemy same body w opakowaniu papierowym. Klips na pasek lub do zawieszenia gdziekolwiek. Dobrze się trzyma tą rękojeść, jest pokryta dobrej jakości tworzywem. Widać, że to się szybko nie odklei. Akumulator z serii EXTR Bauera jest kompatybilny z masą elektronarzędzi. Są tam pilarki tarczowe, szlifierki, wyżynarki, wkrętarki, piły szablaste, nawet jest strug. A z tego co pamiętam, w sprzedaży mamy dostępne akumulatory o różnej pojemności 2, 4, 5 amperogodzinne. Ja posiadam akumulator 4 amperogodzinny. Akumulator ładuje się ładowarką z zestawu z młotowiertarki 50 minut. Waga samego body to 1113 g, z akumulatorem 4 Ah 1818 g. Widzimy tutaj na uchwycie, nie ma takiego luzu jak w Parkside. Do zakrętarki z takim uchwytem możemy montować nie tylko bity, możemy montować również wiertła do drewna, do metalu, a nawet do cegły widiowe. Z tym, że uchwyt musi być sześciokątny, taki jak bit, ale jest pełno takich wierteł dostępnych w supermarketach lub na internecie.
Podsumowując, zakrętarka bardzo dobrze się spisuje, odpowiednia moc, czy to podczas wkręcania grubych wkrętów, grubych śrub, czy przy odkręcaniu śrub, przy wierceniu, jak chodzi o wiercenie w drewnie zakrętarką, o wiele lepiej się wierci w drewnie niż na przykład wkrętarką. Tutaj jest udar obrotowy i naprawdę wygodniej się tym pracuje, czy podczas wkręcania wkrętów, czy wiercenia w drewnie. Główną zaletą jest to, że nie wykręca nam dłoni i po prostu pracuje cały czas na tych samych obrotach. Tutaj te elektronarzędzia Erbauera są dosyć wydajne, wydajnie pracują na tych akumulatorach, nie czerpią dużo mocy. Akumulator 4 Ah starcza nam na naprawdę długo w porównaniu z niektórymi firmami. Napiszcie pod spodem, czy używacie tej firmy, jakie zakrętarki polecacie. Ja Wam dziękuję już za oglądanie, do następnego filmu, hej!